Według ekspertów... Co wy tam gadacie, ci lekarze, co? Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ty i Ojca Świętego Bratysia, pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielska, naszymi prośbami, lecz nie wielki potrzebach naszych, ale wszelak swoich przygód, lecz nas zawsze zbawiać. Z Panem Bogiem, Bóg zapłaci się za wspólną modlitwę. Zamyślenia majowe z błogosławionym Janem Pawłem II, księdza biskupa Józefa Wskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Już 29 maja, a ja dzisiaj powiem parafraz Sienkiewicza, Piotra widział. Kończą się nasze zamyślenia majowe, ale nie mam odwagi mówić o Wigilii Miłosierdzia Bożego w 2005 roku, kiedy o godzinie 21:37 umarła nam miłość. Aby przygotować się do tego przeżycia, powtórzę Sienkiewiczową katechezę o życiu pierwszych chrześcijan i streszczę, bardzo streszczę, opis śmierci Piotra Apostoła. A to już Sienkiewiczem. Piotrowi ze względu na jego sędziwe lata nie kazano dźwigać krzyża. W chwili, gdy wśród żelaznych hełmów ukazała się biała głowa Piotra, płacz rozległ się w tłumie, lecz nagle ucichł, bo twarz Piotra miała w sobie tyle pogody i taką jaśniała radością, że wszyscy pojęli, że to nie ofiara idzie ku straceniu, ale zwycięzca. Nigdy nie widziano w postawie Piotra tyle majestatu. Oto Piotr odchodzi do Pana, mówili jedni, a inni: patrzcie, jak umiera sprawiedliwy, który widział Chrysta i głosił Jego miłość na ziemi. Piotr czuł, że prawda, którą całe życie opowiadał, zleje wszystko jak fala, już jej nic powstrzymać nie zdoła. A tak myśląc, podniósł oczy i mówił: Panie, kazałeś mi podbić ten kąt, więc sam go podbił. Kazałeś mi założyć w nim stolicę swoją, więc sam założył. To Twoje miasto teraz, a ja idę do Ciebie, bym się spracował bardzo. Patrząc na roje ludzi,
mówił Chrystusowi, mi będą wasze dzieci. Apostoł z głową w promieniach i złotych blaskach zwrócił się po raz ostatni ku wiecznemu miastu, które jest gniazdem zbrodni, ale i siły, szaleństwa i światła, jest ciemiężcą, ale też prawem i pokojem wszechpotężne, wieczyste. Piotr spoglądał na nie jako władca. Odkupione jest i moje. Spośród żołnierzy nikt nie spostrzegł, że stoi między nimi kolejka władca tego grobu, że miną Cezarowie przepłyną falę barbarzyńców, miną wieki, a ów starzec będzie tu panował nieprzerwanie. Piotr potem się wyprostował się nagle, wyciągnął wysoką prawicę i począł czynić znak krzyża, błogosławiąc w godzinę śmierci. Urbi et orbi. Minął Nero, jak mija wicher, burza, pożar, wojna i mur. Nie warto przepisać na córkę czy na kogoś. Bazylika Piotra panuje dotąd z wyżyn watykańskich, miasto i świat. Tyle Sienkiewicz od śmierci Piotra. Abyśmy jak widzieli Piotra naszych czasów, Jana Pawła II, błogosławionego. On pielgrzym do całej ziemi mógł powiedzieć: umiłowanaś jest i moja. Chryste, ale komuś Ty oddał rządy nad tym światem? Quo vadis Polsko? Quo vadis Europo? Przejdą rządy, partie, wojny, ciemiężcy, tyrani przejdą, jak zaraza i morowe powietrze. Zostanie tylko jakby nie wiadomo co. Mają stare elektrownie, gówno na ręce. Ja widział Piotra wspartego o krzyż. Były to zamyślenia majowe współustawionym Janem Pawłem II, księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego. Trzy minuty dzielą nas od godziny 3 w nocy do czasu w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do pozostania z Radiem Maryja. Na to, co przed nami, przyjmę Boże błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Jakże proszę Państwa, katolicy, tak jak i żydowska płaczka, wie, wyje. Jaka różnica? Żadna. I ci w nic nie wierzą, i ci. Jak się spytasz, a Pan Bóg? A to nic. A to nic. No bo to one najważniejsze. Mrówka ważniejsza od tego, kto ją stworzył. Janek się bardzo mi podobał, Witek, bo on nigdy nie lubił pieniędzy.
Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników. Tutaj miał tę cechę dobrą taką, że nie lubił pieniędzy. Sekretarz stanu Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówi, że w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i innych osób wszystko odbyło się zgodnie z ustawą. No i tak, czy się komuś w życiu poszczęści domu, czy się nie poszczęści domu, taki jest los. Ale lepiej tych pieniędzy nie lubić, nienawidzić. Z kolei rzecznik prezydenta Krzysztof Wojtowski stwierdził, że sprawa, którą rozpatrywał dziś Sąd Najwyższy, pokazuje, jak pilna i konieczna jest zmiana konstytucji. Polska potrzebuje konstytucji, która będzie na tyle precyzyjna, że do interpretacji tego izdania będzie potrzeba wiary. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski powiedział, że jego zdaniem skutkiem dzisiejszego rozstrzygnięcia może być uwzględnienie kasacji w sprawie Kamińskiego i jego współpracowników oraz powrót sprawy do sądu okręgowego w Warszawie. Premier Beata Szydło powiedziała, że dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i Słowacji szczególnie ważne jest budowa kopalni gazu rzeczowego w Oktroja. W Warszawie odbyły się polsko-słowackie Dziś weszły w życie wprowadzone w marcu zmiany w kodeksie karnym dotyczące przestępstwa niealimentacyjnego, czyli niepłacenia alimentów. Osoby, które 3 roki nie zapłacą alimentów, będą zagrożone karą do 1 roku więzienia. Jak mówił minister sprawiedliwości Michał Wójcik, w treści ustawy zostało zlikwidowane tzw. kryterium uporczywości. W dotychczasowym brzmieniu tego przepisu było wpływ tylko klauzul, który powinny być zobowiązane do płacenia wobec osób uprawnionych, a z powodu tego, że na przykład osoba zapłaciła jakąś część tej kwoty, po kilku miesiącach znowu jakąś część, to nie można było zastosować tego przepisu, ponieważ w ocenie sądów nie było tej uporczywości w niepłaceniu alimentów. Według nowelizacji kary będą mogły uniknąć osoby, które dobrowolnie zapłacą wszystkie zaległości jako podejrzanych w sprawie o niepłacenie alimentów. Ze statystyk komorniczych wynika, że w Polsce około 1 miliona dzieci nie otrzymuje alimentów, a zaległości alimentacyjne sięgają 11 miliardów złotych. Sąd Warchowy skazał jednego z uczestników demonstracji osób podszywających się pod mniejszym obrzeżem Pana Pawła Zawyszego. Do incydentu doszło pod koniec marca, zdaniem ukraińskich służb. Był on inspirowany przez Rosję. Uniwersytetu Szewczenki organizował rejestrację foto i wideo we Świerzędę podczas blokady trasy Wrocław-Warszawa Ruska. Miał też rozpocząć w jednej z sieci społecznościowych działania zgodnego wyrażenia w charakterze samolotu na Ukrainie. Mężczyzna już w śledztwie przyznaje do winy, dlatego złagodzono mu karę. Jest to pierwszy wyrok w sprawie akcji organizowanej przez rzekomą mniejszość polską 29 marca ponad 100 osób, społeczności na Ukrainie. To daje siły! Ja rozumiem, że to ognie się skończyły! Akcji, zdaniem ukraińskiej służby bezpieczeństwa, blokady zorganizowano z inspiracji rosyjskich służb z Krajowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. Jakie tam wizyty! Radio 24. Ale zegara już 35 minut po godzinie 18. Jakie tam to serwis
Czyli chodzi o to, by decyzje inwestycyjne były podejmowane w sposób świadomy. Moi 20 kilku młodych mężczyzn. Olej napędowy i autokas potaniały o 3 grosze za litr. W starych polskich sklepach płynnych wynikach, choć na rynkach światowych, ostatnia decyzja OPEC dotycząca wstrzymania... ...zapowiedział 12 czerwca 1999 roku podczas liturgii słowa. Pozdrawiona jesteś, Leziubierzyna, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Na szlaku naszego pielgrzymowania po wolskiej ziemi spotykamy się znów z Maryją. Jest to szczególny dar Bożej łaski, że właśnie w Zamościu, gdzie w katedralnym sanktuarium od pokoleń Maryja doznaje czci jako Matka Bożej Opieki. Przychodzi nam wchodzić niejako drugą stację uroczystości jej niepokalanego serca. W dzisiejszej liturgii spotykamy się z Marią, nawiedzając. Dobrze znana jest ta jej droga po zwiastowaniu z Nazaretu w górzyste okolice Judei, gdzie mieszkała jej krewna Elżbieta. Maria idzie, żeby pomóc swojej krewnej w tych dniach przygotowania do macierzyństwa. Idzie drogami swojej ziemi, niosąc w sobie największą tajemnicę. Oto wraz z Marią przychodzi do domu Elżbiety Zachariasza słowo przedwieczne. Syn Boży przychodzi, ażeby znaleźć się pośród nas. Tak jak niegdyś okres przed urodzeniem związał go z Nazaretem, a potem z okolicą Judei, gdzie mieszkała Elżbieta, ostatecznie zaś z miasteczkiem Betlejem, gdzie miał przyjść na świat. Tak teraz każdy jego nawiedzenie może go coraz to mieć na ziemi. To nawiedzenie celebrujemy. Dzisiaj Ewangelię nawiedzenia odczytujemy na ziemi zamojskiej. Tajemnica przyjścia Maryi i jej Syna niejako staje się naszym udziałem.
jakże raduje się, że możemy przeżywać ją razem we wspólnocie waszej diecezji zamojsko-lubaczowsko. Serdecznie pozdrawiam wszystkich wiernych tu zgromadzonych oraz tych, którzy jednoczą się z nami duchowo. Pozdrawiam pasterza tej wspólnoty, biskupa Jana, biskupa pomocniczego Mariusza, wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane, zakonników i zakonnic. Słowa pozdrowienia kieruję również do władz państwowych i terytorialnych. Szczególną wdzięczność pragnę wyrazić tym, którzy towarzyszą mojemu pielgrzymowaniu poprzez modlitwę i ofiarę ze swego cierpienia. Proszę Boga, aby wszyscy mieli udział w łaskach tygodni. Opatrznościowe umieszczenie sceny nawiedzenia Maryi poprawi piękno tego miasta i tej ziemi. Przywodzi na myśli biblijny zapis stworzenia, który otrzymuje swoje wyjaśnienie i niejako dopełnienie tajemnicy wcielenia. Wedle tego biblijnego zapisu Bóg w kolejnych dniach stworzenia patrzył niejako na dzieło swojego zamysłu i widział, że wszystko, co uczynił, było dobre. Nie mogło być inaczej. Harmonia stworzenia odzwierciedla bowiem wewnętrzną doskonałość Stwórcy. Na końcu uczynił Bóg człowiek. Uczynił go na obraz i podobieństwo swoje. Jem zawierzył całą wspaniałość świata, aby ciesząc się nim i korzystając z jego duchu w sposób wolny i rozumny, twórczo współpracował w doskonaleniu Bożego dzieła. I mój pisze, że wtedy Bóg widział, i wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Jednakże po pierwotnym upadku człowieka świat jako jego szczególna własność podzielił niejako jego los. Grzech nie tylko zerwał więź miłości pomiędzy człowiekiem i Bogiem, złożył jedność pomiędzy ludźmi, ale również zakłócił harmonię całego stworzenia. Dzień śmierci padł nie tylko na rodzaj ludzki, ale także na wszystko, co z woli Bożej miało istnieć jako dla człowieka. Jeżeli mówimy o współudziale świata w skutkach ludzkiego grzechu, to zdajemy sobie sprawę, iż świat ten nie mógł być również pozbawiony udziału Bożej obietnicy odkupienia. Czas spełnienia się tej obietnicy dla człowieka i samego stworzenia nadszedł, gdy Maryja za sprawą Ducha Świętego
stała się Matką Bożego Syna. On jest pierworodnym całego stworzenia. Wszystko, co stworzone, odwiecznie było w Nim. Jeżeli przychodzi na świat, to, jak mówi święty Jan, przychodzi do swojej własności. Przychodzi, ażeby to wszystko, co stworzone, na nowo ogarnąć, aby zapoczątkować dzieło odkupienia świata, ażeby przywrócić stworzeniu jego pierwotną świetność i godność. Przychodzi, ażeby sam swoim przyjściem ukazać nam tę szczególną godność natury stworzonej. Kiedy wędruje poprzez polską ziemię, od Bałtyku przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię i Mazury, kolejne ziemie wschodnie, od Białostockiej aż do Zamojskiej, i kontempluje piękno tej ojczystej ziemi, uświadamiam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tutaj z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać dzięki nieba, zieleń lasu i pól, srebro, jezior i rzek. Tutaj śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo po polsku. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o żywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata. Wszystkie te istnienia mówią o swojej świętości i godności, które pozyskały wtedy, gdy pierworodny całego stworzenia przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Jeżeli dzisiaj mówię o tej świętości i godności, to czynię to w duchu dziękczynienia Bogu, który tak wielkich dzieł dokonał dla nas, a równocześnie czynię to w duchu troski o zachowanie dobrej, jakim Stwórca obdarował ten świat. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że to, co tak cieszy oczy i raduje ducha, może ulec zniszczeniu. Wiem, że biskupi polscy wyrażali taki niepokój już przed 9 lat, zwracając się do wszystkich ludzi dobrej woli w liście pasterskim na temat ochrony środowiska. Słusznie pisali, że każda działalność człowieka jako istoty odpowiedzialnej ma swój wymiar moralny. Degradacja środowiska godzi w dobro stworzenia ofiarowane człowiekowi przez Boga Stwórcę jako nieodzowne dla jego życia i rozwoju. Istnieje powinność należytego korzystania z tego daru do wdzięczności i szacunku. Z każdego daru, również z tego, który jest dzisiejszy deszcz. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności przed Bogiem, to mamy świadomość, że tu już nie chodzi tylko o to, co we współczesnym języku rzekło się nazywać ekologią. Nie wystarczy upatrywać przyczyny niszczenia świata jedynie w nadmiernym uprzemysłowieniu, bezkrytycznym stosowaniu w przemyśle i rolnictwie zdobyczy naukowej i technologicznej,
czy w pokój za bogactwem, bez liczenia się ze skutkami działań w przyszłości. Chociaż nie można zaprzeczyć, że takie działania przynoszą wielkie szkody, to jednak łatwo dostrzec, że ich źródło należy głębiej w samej postawie człowieka. Wydaje się, że to, co najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury i zanik poczucia wartości życia. Prawo, które zostało przez Boga wpisane w naturę i które można odczytać za pomocą rozumu, skłania do poszanowania zamysłu Stwórcy, zamysłu, który ma na celu dobro człowieka. To prawo wyznacza pewien wewnętrzny porządek, który człowiek zastaje, który powinien zachować. Wszelkie działanie, które sprzeciwia się temu porządkowi, nieuchronnie uderza w samego człowieka. Tak też dzieje się, gdy zanika poczucie wartości życia jako takiego, a w szczególności życia ludzkiego. Jak można skutecznie stawać w obronie przyrody, jeśli usprawiedliwiane są działania bezpośrednio godzące w samo serce stworzenia, jakim jest istnienie człowieka? Czy można przeciwstawiać się niszczeniu świata, jeśli w imię dobrobytu i wygody dopuszcza się zagładę nienarodzonych? Prowokowano śmierć starych i chorych, a w imię postępu prowadzone są niedopuszczalne zabiegi i manipulacje już u początku życia ludzkiego. Gdy dobro nauki albo interesy ekonomiczne biorą górę nad dobrem osoby, a nawet całej społeczności, wówczas zniszczenie powodowane w środowisku są znakiem prawdziwej pogardy dla człowieka. Trzeba, aby wszyscy, którym leży na sercu dobro człowieka na tym świecie, stale dawali świadectwo, iż szacunek dla życia, a przede wszystkim dla ludzkiej godności, jest podstawową zasadą zdrowego postępu ekonomicznego, przemysłowego i naukowego. Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Się w sposób szczególny do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem. Niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad ich skutecznym wprowadzaniem w życie. Niech kształtują nade wszystko postawy poza obraz wspólnego
praw natury i życia. Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel ochronę dóbr naturalnych. W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania do szacunku dla życia, dla dobra i piękna. Wszyscy ludzie dobrej woli winni współdziałać w tym wielkim dziele. Każdy z uczniów Chrystusa nie kwalifikuje styl swego życia, aby słuszne dążenie do pomyślności nie zagłuszało głosu sumienia, które waży to, co słuszne i co prawdziwie dobre. Jeżeli mówię o poszanowaniu ziemi, nie mogę zapomnieć o tych, którzy najbardziej są z nią związani, którzy znają jej wartość, jej godność. Myślę tu o rolnikach. O rolnikach, którzy nie tylko na Zamojszczyźnie, ale w całej Polsce bezpośrednio zmagają się z ziemią, czerpiąc z niej owoce niezbędne dla życia mieszkańców miast i wsi. Nikt tak, jak pracujący na roli, nie może zaświadczyć o tym, że wyjałowiona ziemia nie daje plonów. Za dużo miałaś biznesu z tego. Jest szczodrą karmicielką. Z wdzięcznością i szacunkiem. Chwilę dużo biznesu. Przed tymi... Ja mówię, słuchaj, papież też miał złote zęby. Zwiększanie poziomu otoczenia zachęci więcej firm do skorzystania z ulgi. Mamy nadzieję, że będzie możliwość na przykład organów. Także proszę Państwa, ile my tutaj mamy takich różnych spektakli ciekawych?